Nazywam się Przemysław Wierzbicki, jestem syndykiem i adwokatem. Od wielu lat wspieram przedsiębiorców w kwestiach związanych z upadłością. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o przygotowanej likwidacji. Przygotowana likwidacja jest to taki pomysł związany z upadłością, który ma pozwolić na sprzedaż firmy na samym początku upadłości, bez czekania. Tradycyjnie w standardowej formule syndyk, zanim sprzeda przedsiębiorstwo upadającej firmy, potrzebuje od roku do 3 lat. W międzyczasie pracownicy takiej firmy odchodzą do innych zakładów, budynek niszczeje, linie produkcyjne są nieczynne, w związku z tym wszyscy na tym tracą. I dłużnik, ponieważ zakład nie może pójść w tak zwane dobre ręce, i wierzyciele, ponieważ wartość majątku upadającej firmy tak naprawdę radykalnie się zmniejsza. W związku z tym wymyślono przygotowaną likwidację, czyli taką sytuację, gdzie już na samym początku procedury z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik bądź wierzyciel prosi sąd o zgodę, żeby sąd zgodził się na sprzedaż przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa upadającej firmy na rzecz określonego nabywcy za określoną cenę. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które w Polsce funkcjonuje od prawie 6 lat. Z roku na rok coraz więcej jest przygotowanych likwidacji, a jest to rozwiązanie bardzo dobre zarówno dla dłużników, bo mogą wtedy na przykład oddać zakład, na który pracowali wiele lat, w dobre ręce i mogą na przykład kontynuować swoją pracę na przykład jako dyrektor takiego zakładu. Jest to dobre dla wierzycieli, bo można uzyskać więcej ze sprzedaży funkcjonującego zakładu niż z zakładu, który już nie funkcjonuje i niszczeje, ale też jest fantastyczną okazją dla inwestorów. Dlaczego warto, żeby inwestorzy poświęcili na przykład czas temu rozwiązaniu? Ponieważ jest to fantastyczne narzędzie, żeby w stanie czystym od obciążeń kupić majątek firm, szczególnie firm małych i średnich. Tak, przygotowana likwidacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o małe i średnie firmy. Im bardziej biznes skomplikowany, tym więcej problemów. Problemów takich jak na przykład problemy z przeniesieniem umów, czy też problemów z przeniesieniem pozwoleń, czy zezwoleń na prowadzenie działalności. Ale jeśli chcemy na przykład kupić małą lub średnią firmę, przygotowana likwidacja najprawdopodobniej jest najlepszym sposobem, najbezpieczniejszym prawnie, najszybszym i relatywnie tanim. Co więcej, jest to fantastyczne rozwiązanie na przykład dla osób zajmujących się nieruchomościami, fliperów, deweloperów, którzy chcą na przykład nabywać nieruchomości w stanie czystym, żeby bez problemów prawnych prowadzić inwestycje. Dlaczego przygotowana likwidacja też jest dobra dla wierzycieli? Bo oczywiście, jeśli uda się sprzedać zakład w stanie, kiedy on jeszcze funkcjonuje, na pewno dostaną większe kwoty niż kwoty, które uzyskano by za 3 lata po 3 latach niefunkcjonowania takiego zakładu, ale też może być dobry dla dłużnika, bo jeżeli dłużnik dogada się z nabywcą, no to może na przykład dalej pełnić funkcję na przykład dyrektora zakładu, kontynuować pracę w tym zakładzie, na przykład już w charakterze pracownika nabywcy, co czasami też jest lepszym rozwiązaniem niż dopuszczenie do tego, żeby efekt pracy wielu lat został zniszczony. Więcej, od pewnego czasu przygotowana likwidacja dotyczy też upadłości konsumenckich, czyli może służyć też temu, żeby taki upadły konsument wskazał nabywcę, który kupi na samym początku procesu upadłościowego mieszkanie należące do upadającego konsumenta.
Jak wygląda przygotowana likwidacja? Przygotowana likwidacja jest możliwa tylko wtedy, jeżeli mamy upadłość. Bez upadłości nie ma przygotowanej likwidacji. Żeby przygotowana likwidacja doszła do skutku, musi zostać wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo nawet później, już w toku rozpoznawania takiego wniosku, musi zostać złożony odrębny wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Ten wniosek może złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. W związku z tym, nawet jeśli są Państwo w roli wierzyciela i nie zgadzacie się Państwo z ceną, jaką przedstawia nabywca wskazany przez dłużnika, możecie Państwo poszukać kogoś innego, kto za wyższą cenę zgłosi się jako potencjalny nabywca. Jeżeli będziemy mieli dwa różne wnioski, dwóch różnych potencjalnych nabywców, to wtedy dojdzie do aukcji i sąd będzie pozwoli składać, przebijać nawzajem cenę i sprzedana firma zostanie ostatecznie temu nabywcy, który zaoferuje cenę najwyższą. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży nabywca potencjalny, który miałby nabyć firmę, musi uiścić wadium. To jest 1/10 ceny, jaką oferuje za nabycie firmy. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, sąd powoła tymczasowego nadzorcę sądowego, który sprawdzi jedną bardzo ważną rzecz, czyli ile dostałby syndyk, gdyby tę samą firmę sprzedawał w toku standardowej upadłości. Wyobraźmy sobie, że mamy firmę, która dzisiaj jest warta rynkowo 5 milionów złotych. Jeżeli jest sprzedawana przez syndyka, trzeba uwzględnić współczynnik wymuszonej sprzedaży, czyli redukujemy tą wartość o 20-30%. Czyli jeżeli coś jest rynkowo warte 5 milionów, to z punktu widzenia sprzedaży przez syndyka to jest warte 4 do 3,5 miliona złotych. Oczywiście syndyk też, zanim by sprzedał taki zakład, ponosiłby koszty ochrony, ubezpieczenia, ogrzania budynków, kwestie utrzymania jakichś linii produkcyjnych. W związku z tym to też tymczasowy nadzorca sądowy musi wziąć pod uwagę i na przykład bardzo prawdopodobne, że ustali, że jeśli coś jest warte 5 milionów złotych, to de facto, gdyby to było sprzedawane w standardowej procedurze, syndyk najprawdopodobniej uzyska 3-3,5 miliona. Czyli jeżeli potencjalny nabywca złoży ofertę nabycia wyższą niż te 3,5 miliona złotych, sąd ma obowiązek udzielić zgody na przygotowaną likwidację. Jeżeli złoży troszeczkę niższą ofertę, sąd może, nie musi takiej zgody udzielić. Tak naprawdę praktyka wskazuje, że przygotowana likwidacja jest fantastycznym rozwiązaniem i fantastycznym pomysłem, żeby kupić za nieduże pieniądze funkcjonującą firmę. Ocenia się, że w przypadku na przykład farm fotowoltaicznych niekiedy dochodziło do zakupu farmy za 1/5 tego, co trzeba by było wydać dzisiaj, żeby taką samą farmę od nowa stworzyć, zbudować. W związku z tym jest to fantastyczne narzędzie dla inwestorów, żeby na przykład kupować firmy, szczególnie firm małych i średnich, które często mają różnego rodzaju zaszłości, niedoskonałości na przykład w kwestii dokumentów, bowiem nabycie w toku przygotowanej likwidacji jest nabyciem w stanie czystym od obciążeń. To jest tak naprawdę jedna z największych zalet przygotowanej likwidacji. Nie obchodzi nas w takim wypadku, ile wynosiły wierzytelności, ile firma, która upada, była tak naprawdę winna swoim wierzycielom, na jakie kwoty były hipoteki na nieruchomości. Nas interesuje tylko to, że po zapłacie ceny ustalonej w postanowieniu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży stajemy się właścicielem tego mienia bez obciążeń, bez hipotek, bez zaszłości prawnych. Oczywiście kupujemy, tak jak w każdym przypadku, czy od komornika, czy od syndyka, bez rękojmi, czyli to jest nasz problem, jeśli budynek ma jakieś wady albo linia produkcyjna nie funkcjonuje, ale za to mamy okazję kupić coś bardzo tanio.
Do tego tutaj trzeba mieć na uwadze, że przygotowana likwidacja ma też swoje cienie. Te cienie powodują, że najlepiej przygotowana likwidacja sprawdza się w przypadku małych, średnich przedsiębiorstw, szczególnie z branży produkcyjnej, z branży handlowej. Natomiast w przypadku branży usługowej nie zawsze przygotowana likwidacja będzie najlepszym rozwiązaniem, bo w ramach przygotowanej likwidacji mamy na przykład problemy z przeniesieniem niektórych umów istotnych dla takiego biznesu usługowego, albo problemy z przeniesieniem zezwoleń, decyzji, koncesji, które są dla takiego biznesu ważne. W związku z tym to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast generalnie jest to fantastyczne rozwiązanie, gdzie za relatywnie nieduże kwoty można kupić fajny, funkcjonujący biznes. Ile czasu taka przygotowana likwidacja trwa? Z naszego doświadczenia wynika, że pomiędzy decyzją o nabyciu a podpisaniem aktu notarialnego z syndykiem mija zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy. Jaki jest koszt takiej procedury? To oczywiście zależy od tego, jak duży jest to biznes, jak dużo chcemy sprawdzić. Tutaj trzeba brać poprawkę na to, że tak jak w każdej procedurze przymusowej, czy u komornika, czy u syndyka, nie mamy w zasadzie możliwości wykonania badania stanu nabywanej firmy, czyli tak zwanego due diligence, czy prawnego, czy podatkowego, czy technicznego. Bardzo często tymczasowy nadzorca sądowy pomaga w przeprowadzeniu takiego ograniczonego badania, ale zasadą jest, że raczej kupujemy trochę kota w worku. W zależności od tego, jak duży jest biznes, jak bardzo skomplikowany, może się okazać, że koszty pripaku będą różne, ale generalnie sam wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie jest związany z dodatkowymi opłatami, natomiast generalnie cała procedura z punktu widzenia, czy mamy do czynienia z małą, czy dużą firmą, może kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więcej na temat, jak przebiega cała procedura, jak rozkładają się czasowo poszczególne kroki, możecie się Państwo dowiedzieć z przykładu, który przygotowaliśmy, jeśli chodzi o działanie przygotowanej likwidacji. Natomiast jeśli są Państwo ciekawi większej ilości informacji na temat różnych rozwiązań ważnych w przypadku upadłości lub restrukturyzacji, zapraszam Państwa serdecznie do naszych mediów społecznościowych, naszego kanału na platformie YouTube, gdzie właśnie takie informacje praktyczne możecie Państwo znaleźć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.